czaszki prawej strony ścieżki sprzeczały się i kłóciły przez cały okres trwania ziemi. Każde z tych bóstw i wierzący w nich kapłani próbowali znaleźć mądrość w swych własnych kłamstwach. W tym wielkim systemie ludzkiej egzystencji epoka lodowcowa myśli religijnej może trwać tylko określony czas. Bóstwa plugawiące mądrość posiadają swą sagę, a jej milenium zaczęło się jakby urzeczywistniać. Ich zwariowani księża wykonywali diabelskie sztuczki, aby napełnić tabernakula i opłacić długi swych świątyń. Niestety zbyt długo studiowali cnoty i sprawiedliwość, tworząc bzdurne i niekompetentne demony. Tak więc pewnego dnia spletli swe dłonie w braterskiej jedności i z desperacją udali się do Valhalla na swe ostatnie wspólne zgromadzenie ekumeniczne. W ponurym nastroju ciemności stał się zmierzch bogów. Kruki nocy pofrunęły w kierunku wezwania Lokiego, który otoczył Valhalla płomiennym trójzębem z piekła. Dokonał się świt. Szatan reprezentuje zaspokojenie żądz zamiast abstynencji. Szatan reprezentuje witalną egzystencję zamiast duchowych złudzeń. Szatan reprezentuje nieskalaną mądrość zamiast hipokryzji. Szatan reprezentuje szacunek dla tych, którzy na nie zasłużyli, zamiast miłości traconej dla niewdzięczników. Szatan reprezentuje zemstę zamiast nadstawiania drugiego policzka. Szatan reprezentuje odpowiedzialność za odpowiedzialnych zamiast troski okazywanej dla psychicznych krwiopijców. Szatan traktuje człowieka jako po prostu jeszcze jedno zwierzę. Czasem lepsze. Znacznie częściej jednak gorsze od tych, które chodzą na czworaka. Albowiem poprzez swoją duchową boskość i rozwój intelektualny stał się najbardziej przewrotnym i najpodlejszym ze wszystkich zwierząt. Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, jako że to one prowadzą do psychicznego lub emocjonalnego zadowolenia. Szatan zawsze był najlepszym przyjacielem Kościoła, ponieważ utrzymywał ten interes przez wszystkie te lata. Księga Szatana emanuje bluźnierstwami, jednak
nie przekraczają one granicy, jaką stanowi deklaracja wyrażająca diabelskie oburzenie. Diabeł bezwzględnie i bezlitośnie atakowany nigdy nie miał okazji wypowiadać się w taki sposób, jaki czynili to głosiciele Pana Sprawiedliwego. Wśród nocy czasów kaznodzieje definiowali dobro i zło wedle swych własnych wygód i chętnie druzgotali tych, którzy nie zgadzali się z uświęconymi kłamstwami. Ich gawędy o miłosierdziu skierowanym do piekielnego majestatu okazały się prymitywnym mydleniem oczu, a przecież bez szatańskiego przeciwnika ich religia upadłaby. Jakże smutno, gdy ta alegoryczna postać, najbardziej odpowiedzialna za sukcesy duchowych religii, była przedstawiana tak rzadko. Znamienne, że zawsze zgodnie przeklinana przez tych właśnie, którzy najbardziej obłudnie głosili prawa uczciwej gry. Przez wieki całe diabeł był bezwzględnie wygwizdywany. Mimo to nie starał się odpowiadać na tego rodzaju prowokacje. Przypominał dżentelmena, podczas gdy przeciwnicy, notabene korzystający z jego pomocy, odchodzili od zmysłów, wygłaszając tyrady. W sumie dał się poznać jako posiadacz dobrych manier. Lecz nadszedł kres. Zdecydował, że to najwyższa pora, aby przyjąć wezwanie swych wrogów. Otwórzcie swe oczy, jeżeli możecie patrzeć. Och, ludzie o spleśniałych umysłach. I słuchajcie mnie, zdezorientowane miliony. Zrywam z wszystkimi konwencjami, które nie doprowadzą mnie do ziemskiego sukcesu i szczęścia. Zbyt długo śmierci pozwalano na wyjałowienie żywej myśli. Zbyt długo pojęcie racji, błędu, dobra i zła było odwracane przez fałszywych proroków. Patrzę na krucyfiks. Co on symbolizuje? Bladą niekompetencję wiszącą na drzewie. Żadna wiara nie może być zaakceptowana na podstawie autorytetu boskiej natury. Religiom muszą być zadane pytania. Żaden dogmat moralny nie może być z góry zaakceptowany. Nie ma wzorca na zmierzenie boskości. Nie ma wrodzonego strachu przed kodeksem moralnym. Tak, jak pogańskie bożki dawnych wieków, tak i prawa moralne są dziełem człowieka. Co człowiek zrobi, może zniszczyć. Teorie i idee, żywe nadzieje wolności, które miały znaczenie dla naszych przodków, dla nas, mogą oznaczać destrukcję, niewolnictwo i dyshonor. Tak, jak zmieniało się środowisko, tak zmieniały się ludzkie ideały. Gdziekolwiek kłamstwo zbudowało dla siebie tron, tam pozwól, by je atakowano. Bez uczucia żalu i litości. Pod dominacją fałszu nikt nie może się pomyśleć.
rozwijać. Najniebezpieczniejszym z wszystkich zdetronizowanych kłamstw jest święte, uświęcone, uprzywilejowane kłamstwo. Kłamstwo, w które każdy wierzy, że istnieje wzorzec prawdy. To pełne owoce matka wszystkich omyłek i złudzeń generacji ludzkich. Rozpoznawalne kłamstwo możemy uznać na wpół wyrwane z korzeniami. Lecz to kłamstwo, które nawet inteligentne osoby przyjmują za fakt, gdyż było wpajane od dziecka wraz z mózgiem matki, staje się kłamstwem trudniejszym do wyplenienia aniżeli pełzająca zaraza. Nie łudźcie się nawzajem. Powiedziane jest w największym prawie. Lecz jaką to daje siłę? Jaki racjonalny autorytet przedstawia Ewangelia w sprawie miłości? Czy jest naturalnym dla wrogów wzajemnie obdzielać się dobrem? A cóż jest dobrem? Kochaj swoich wrogów i czyń im dobrze, podczas gdy oni nienawidzą cię i pastwią się nad tobą. Czy nie jest to zasługujące na pogardę filozofia Spaniela, który przewraca się na grzbiet, gdy się go kopie? Nienawidź swych wrogów całym sercem. Gdy ktoś uderzy cię w jeden policzek, pogruchotaj mu drugi. Wal go w biodro i golenie dla własnej obrony. To jest najwyższe prawo. W ten sposób wyrobisz sobie respekt we wszystkich podróżach życia i ducha. Nie ma nieba, wielkiej jasności i piekła, w którym smażą się grzesznicy. Tu i teraz jest nasz dzień panowania. Tu i teraz jest dzień naszej radości. Tu i teraz jest nasza okazja. Błogosławieni ci, którzy są zbuntowani przeciw śmierci, albowiem ich dni będą długie. Przeklęci oczekujący na lepsze życie po tamtej stronie grobu, albowiem przepadną między wieloma. Błogosławieni śmiali, albowiem oni zostaną panami świata. Przeklęci, cnotliwi i pokorni, albowiem będą rozdeptani pod kopytami. Błogosławieni potężni, albowiem będą szanowani wśród ludzi. Przeklęci słabowici, albowiem będą odsunięci. Księga Lucyfera. Lucyfer starożytnych Rzymian był zwiastunem światła, duchem powietrza, uosobieniem oświecenia. W mitologii chrześcijańskiej stał się synonimem zła. Nadszedł czas, aby dać właściwe świadectwo historycznych dziejów. Zostało powiedziane, że prawda uczyni człowieka wolnym. Otóż sama prawda nigdy nie ustanowiła wolnym żadnego człowieka.
Tylko wątpliwość przynosi umysłową emancypację. Bez cudownego elementu wątpliwości, dostęp do ścieżki, przez którą przechodzi prawda, będzie szczelnie zamknięty. Pojęcie Boga diametralnie różniło się w uzależnieniu od wieku, w którym przyszło go interpretować, oraz ludzkiej wyobraźni. Albowiem to zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka. Bóg jednym jawił się jako życzliwy i dobrotliwy, innym zaś zdawał się być przerażający. Dla satanisty natomiast Bóg, bez względu na to, jakie by miał imię lub bez imienia, kojarzy się z czynnikiem wyważenia w naturze, a nie kimś troszczącym się o cierpiących lub zainteresowany karaniem. Ta pełna mocy siła, która przenika i zachowuje równowagę wszechświata, jest zbyt daleko bardziej bezosobowa, aby troszczyć się o szczęście lub nieszczęście stworzeń z krwi i kości mieszkających na tej brudnej kuli. Każdy, kto myśli o szatanie jako uosobieniu zła, niech weźmie pod uwagę, że wszyscy, kobiety, mężczyźni, dzieci i zwierzęta, musiały umrzeć i muszą umrzeć, bo taka jest wola Boża. Często słyszycie te słowa pocieszenia z ust księży, aby usprawiedliwić niemiłosierdzie Boże. Jeśli Bóg ma całkowitą kontrolę nad wszystkim i jest tak miłosierny, jak się tego powszechnie oczekuje, to w imię czegóż to pozwala, aby na świecie działy się okropności? Satanista rozumie, że człowiek i przemiany zachodzące we wszechświecie, akcja i reakcja, odpowiedzialni są za wszystko, i twierdzenie, że ktokolwiek troszczy się o świat, nie zmyli go. Ludzie wierzący modlą się długo w kościołach, aby spełniły się im jakieś życzenia, podczas gdyby przedsięwzięli nawet mało skomplikowane kroki ku ich ziszczeniu, pobożne życzenia spełniłyby się bez ingerencji z zewnątrz. Satanista, szukając pomocy, nie modli się do Boga, a także nie błaga Go o przebaczenie swych złych uczynków, jak to dzieje się w innych religiach, gdzie oprócz bezpośrednich próśb do Boga wykorzystuje się tak zwanych pośredników w celu odpuszczenia grzechów. Sataniści wiedzą, że jeśli modlitwa nie jest tym, o co chodzi, to spowiadanie się jednego człowieka przed drugim też nie spełnia swego celu, a co gorsza, prowadzi do degradacji. Czymś naturalnie ludzkim jest pomyłka. Jeśli ktoś uczciwie żałuje tego, co zrobił, to szczególnie pilnuje, aby się to nie powtórzyło. Ludzie często spowiadają się z grzechów dla oczyszczenia swego sumienia, aby móc grzeszyć dalej. Zwykle w ten sam sposób. Różnorodność interpretacji Boga jest rzeczywiście ogromna. Niektóre religie
posuwają się tak daleko, że prorokom innych sekt religijnych przyczepia się etykietę heretyk. Nawet wówczas, gdy wszystkie inne doktryny i istota charakteru bóstwa pozostaje taka sama. Jeśli było tak wiele rozbieżności co do właściwej formy czczenia Boga, to ileż może być interpretacji tego Boga? I kto ma rację? Jezidis, sekta wyznawców diabła, wierzy, że wszechpotężny, lecz i wszechmiłosierny Bóg to właśnie diabeł. Wielu ludzi zaczyna wątpić w egzystencję Boga w świetle słowa ustanowionego w chrześcijaństwie. Zaczęli więc poczuwać się chrześcijańskimi ateistami. Nie ma większej sprzeczności niż termin chrześcijański ateista. Wszystkie religie duchowej natury są wynalazkiem człowieka. To on przy pomocy swego jak najbardziej cielesnego mózgu stworzył cały system bogów i bóstw dla uzewnętrznienia swego ego, które nie mogło być zaakceptowane w całości. Bóg mógł czynić te rzeczy, które były zakazane człowiekowi. Zabijać, robić cuda i tak dalej. Czy nie jest bezsensownym czcić siebie za pośrednictwem ludzi, którzy wymyślili Boga? Jeśli człowiek dąży do uzewnętrznienia swej prawdziwej osobowości w formie Boga, dlaczego później boi się swego ja, bojąc się Boga? Dlaczego wychwalając swą prawdziwą osobowość, wychwala Boga? Dlaczego powstaje uzewnętrzniony rytuał i ceremonia w imieniu Boga? Czy jest możliwe, że gdy człowiek zmniejsza przepaść dzielącą go od Boga, zauważa w sobie demona pychy czy uosobienie Lucyfera, którzy nie pozwalają mu już dalej utrzymywać w sobie podziału na część cielesną i duchową, i widzi je połączone w jedno, a później z przerażeniem stwierdza, że one są tylko cielesne i zawsze takie były. Jeżeli cała religijna wiara w kłamstwo zmalała, to dzięki temu, że człowiek zbliżył się do siebie i oddalił od Boga, zbliżając się tym samym do diabła. 7 śmiertelnych grzechów w Kościele katolickim to chciwość, duma, zazdrość, gniew, żarłoczność, pożądliwość, lenistwo. Satanizm pobłaża tym grzechom, jako że to one prowadzą do fizycznego, umysłowego czy emocjonalnego usatysfakcjonowania. Chciwość oznacza potrzebę posiadania więcej, niż już się ma. Zaś zazdrość to pragnienie posiadania podobnych rzeczy, jakie mają inni. Zazdrość i chciwość są siłami napędzającymi ambicję. A bez ambicji nic nie można dokonać. Żarłoczność jest po prostu jedzeniem większej ilości pożywienia, niż wynika to z potrzeby utrzymania życia. A gdy przejadasz się tak,
że stajesz się otyłym. To duma będzie motywowała cię do odzyskania miłej ci powierzchowności. Sataniści często spotykają kpiarzy, którzy utrzymują, iż ozdoby są niepotrzebne. Musi być wiadomym tym niszczycielom zdobnictwa, że prawie żaden z artykułów, które noszą na sobie w porze letniej, nie jest im potrzebny do utrzymania ciepła. Niechęć do wstawania rano świadczy o lenistwie, a gdy leżysz w łóżku wystarczająco długo, masz szansę popełnić następny grzech – lubieżność. Aby zabezpieczyć przetrwanie gatunku ludzkiego, natura uczyniła pożądliwość drugim najmocniejszym instynktem. Kościół chrześcijański uczynił pożądliwość grzechem pierworodnym. Miał on pewność, że nikt nie uniknie grzechu. Najsilniejszym instynktem każdego żywego organizmu jest instynkt samozachowawczy, który budzi się, gdy na przykład ktoś nas krzywdzi, gdy zaczynamy być tak wściekli, że jesteśmy zdolni obronić się przed dalszym atakiem. Człowieku, nie pozwól, aby krzywda wyrządzona tobie nie została zwrócona. Bądź jak lew na ścieżce. Bądź niebezpieczny nawet wówczas, gdy uciekasz. Od kiedy naturalne instynkty prowadzą człowieka do grzechu, wszyscy ludzie są grzesznikami, a wszyscy grzesznicy idą do piekła. Niebo musi być zapełnione jakimiś dziwnymi stworami. Dzisiejsi przywódcy religijni coraz mniej głoszą, że wszystkie naturalne odruchy są grzeszne. Seks już nie jest brudny, bycie dumnym nie jest hańbiące i tak dalej. Jeżeli świat zmienił się tak bardzo, to dlaczego trzymamy się wątków umierającej wiary? Jeżeli wiele religii zaprzecza swym własnym Bibliom, ponieważ są już nieaktualne i głoszą filozofię satanizmu, dlaczego by nie nazwać tego właściwym imieniem – satanizm? Z pewnością byłoby to mniej obłudne i kłamliwe. Wiele księży i wiernych twierdzi, że muszą się podporządkować nowym czasom. Zapominają o tym, że czynniki limitujące i raz ustanowione prawa religii białego światła nie zmieniają się na tyle, aby wyjść naprzeciw potrzebom człowieka. Przeto stało się koniecznym powstanie nowej religii, opierającej swe podstawy na naturalnych instynktach człowieka. Imię jej już nadali. To satanizm. Dziwne to czasy. Kapłani i duchowni z jednej strony stoją w pierwszych szeregach demonstracji pokojowych, a z drugiej, jako kapelani wojskowi, leżą na platformach wagonów, na przodzie pociągów wiozących materiały wojenne, błogosławiąc pociski walczących ludzi. Ktoś gdzieś musi się mylić. Czy to możliwe, że szatan jest jedynym kwalifikującym się do roli oskarżonego? Gdy szczenie osiągnie dojrzałość, staje się psem. Gdy lód się topi, staje się wodą. Gdy przeminie 12 miesięcy, kupujemy nowy kalendarz.
gdy zdarzenie magiczne staje się faktem naukowym, odwołujemy się wówczas do medycyny, astronomii i tak dalej. Dlaczego nie podążamy tą drogą na arenie religijnej? Nie macie racji, narzekając na sytuację polityczną, gdy rządzi partia, którą wybraliście, albowiem głosując na nią, w jakiś sposób poparliście ją. Nawet jeżeli nie możecie otwarcie wyrażać swej opinii z powodu obaw przed konsekwencjami nieprzychylnych temu, na przykład pracodawców, to można pozostać uczciwym wobec siebie samego, w domu, w gronie swoich bliskich. Nowo przekonany do argumentów zdrowej filozofii satanizmu, często pyta się, dlaczego nazywa się to satanizmem? Dlaczego nie nazwać tego humanizmem? Lub opatrzyć innym imieniem, niezwiązanym z grupami czarnej magii. Trochę więcej ezoterycznie, trochę mniej rażąco. Jest tylko jedno uzasadnienie, aby tego nie uczynić. Humanizm nie jest religią. To prosty sposób życia, bez ceremonii i dogmatów. Satanizm posiada jedno i drugie. Filozofia satanistyczna wiąże podstawy psychologii i Boga, emocji i dogmatów. Owe dogmaty nie są już tak krzywdzące jak dogmaty przodków, które stoją w sprzeczności z ludzką naturą. Czasy się zmieniły, lecz człowiek nie. Podstawy satanizmu zawsze istniały. Jedynie nową rzeczą jest to, że powszechne cechy ludzkie wykorzystano dla zbudowania formalnej organizacji religijnej. Od stuleci budowano kamienną konstrukcję człowieczej abstynencji. Najwyższy czas, by zbudować świątynię człowieczej pożądliwości. Szatan z pewnością był najlepszym przyjacielem Kościoła. Bez diabła kapłani nie mieliby czym grozić swym wiernym. Szatan wiedzie was na pokuszenie, jest księciem zła, jest przewrotny, okrutny, brutalny, ostrzegali. Szatan reprezentuje opozycję w stosunku do wszystkich religii, które potępiają człowieka za jego naturalne instynkty. Otrzymał on piętno zła, albowiem reprezentuje ciało, ziemskość i ziemskie aspekty życia. Szatan, główny diabeł świata zachodniego, był początkowo aniołem, którego rolą było niesienie raportów do Boga o ludzkich przestępstwach. Nie wcześniej niż w XIV stuleciu zaczęto go opisywać jako złe bóstwo, pół człowiek i pół zwierzę z koźlimi rogami i kopytami. Przed chrześcijanami cielesną stroną ludzkiej natury rządził Bóg zwany Dionizosem lub Panem. Pan był dobrym facetem. Symbolizował płodność ciała, żyzność ziemi. Za każdym razem, kiedy jakiś naród wejdzie pod nowe formy rządów, niedawni bohaterowie
stają się czarnymi charakterami, łajdakami i nikczemnikami. Tak samo jest z religią. Najwcześniejsi chrześcijanie wierzyli, że pogańskie bóstwa były diabłami i wykorzystanie ich oznaczało zastosowanie czarnej magii. Zaś cudowne niebiańskie wydarzenia określali białą magią. Starzy bogowie nie umarli, lecz dostali się do piekła, stając się diabłami. Czterej koronowani książęta piekła to szatan, przeciwnik, opozycjonista, oskarżyciel, pan ognia, piekła, południa. Lucyfer, niosący światło, oświecenie, powietrze, gwiazda poranna, wschód. Belial, czyli bez pana, symbolizuje płodność ziemi, niezależność, północ. Lewiatan, wąż z głębin, morze, zachód. Diabły dawnych religii zawsze, choćby w części, miały zwierzęcą charakterystykę. Świadectwo stałych ludzkich potrzeb, aby zaprzeczyć temu, że człowiek także jest zwierzęciem. Świnia była pogardzana przez Żydów i Egipcjan. Fenicjanie czcili boga muchę Bala, od którego pochodzi diabeł Belzebub. Bot, Baal, Belzebub są identyfikowani z chrząszczami gnojnymi lub skarabeuszami, które pojawiły się, aby zmartwychwstać. Podobnie jak mityczny ptak Feniks podnosi się z własnych prochów. Persowie wierzyli, że dwie wielkie siły na świecie to Ahura Mazda, bóg ognia, światła, życia i dobroci, oraz Aryman, wąż, bóg ciemności, zniszczenia, śmierci i zła. Historia Fausta była protestem czasów XVI wieku przeciw wiedzy, nauce, chemii i magii. Aby stać się satanistą, nie trzeba sprzedawać duszy diabłu lub zawierać paktu z szatanem. Ta groźba została wymyślona przez chrześcijaństwo dla steroryzowania ludzi, aby nie odłączyli się od owczarni. Kapłani chrześcijańscy nauczali wiernych, że jeśli ulegną pokusom szatana i będą żyli w zgodzie ze swymi skłonnościami, będą musieli zapłacić za swe grzeszne przyjemności oddaniem dusz szatanowi i cierpieć w piekle aż po wsze czasy. Teutońska bogini śmierci, córka Lokiego, miała imię Hel, tak jak pogański bóg tortur i kar. Podczas formowania ksiąg Starego Testamentu dodano do tego imienia drugą literę L. Prorocy piszący Biblię nie znali słowa hell z dwoma L, co w języku angielskim znaczy piekło. Używali hebrajskiego Sheol i greckiego Hades, co oznacza grób pod ziemię. Używano również greckie słowo Tartaros, miejsce pobytu upadłych aniołów gdzieś w podziemnym świecie wewnątrz ziemi. A także używano słowa Gehenna. Nazwa doliny w pobliżu Jerozolimy, gdzie panował Moloch i gdzie były zsypywane i palone odpadki. To stąd
Kościół chrześcijański wytworzył i rozwinął ideę ognia i siarki w piekle. Większość satanistów nie akceptuje szatana jako antropomorficznej istoty z kopytami, kolczastym ogonem i rogami. Szatan jedynie reprezentuje siły natury określone jako moc ciemności, które zostały tak właśnie nazwane, ponieważ żadna religia nie wyciągnęła tych sił z mroku. Także nauka nie jest w stanie zastosować technicznej terminologii dla tych sił. Szatan jako Bóg, półbóg, osobisty zbawca lub jakkolwiek życzycie sobie go nazwać, był wynaleziony przez twórców każdej religii, aby napiętnować ludzkie tak zwane niegodziwe czyny i sytuacje na ziemi. Twórcy religii mieli pewność, iż nikt nie ucieknie przed tak sprecyzowaną winą, że fizyczne czy umysłowe przyjemności zostaną obarczone piętnem zła. Więc jeśli nazwano nas złymi, złem jesteśmy. I co z tego? Szatańska epoka jest dla nas. Satanizm reprezentuje szacunek dla tych, którzy na nie zasłużyli, zamiast miłości ofiarowanej niewdzięcznikom. Nie można kochać wszystkich i wszystko. Jeżeli cokolwiek jest stosowane ze zbytnią hojnością, to dewaluuje swe prawdziwe znaczenie. Miłość jest jednym z najbardziej intensywnych uczuć człowieka. Drugim jest nienawiść. Miłość niechciana jest nienaturalna. Jeżeli próbujesz kochać wszystkich, to zmniejszasz tym samym uczucie dla tych, którzy na nią zasłużyli. Tłumiona nienawiść może prowadzić do wielu fizycznych i emocjonalnych schorzeń. Ucząc się wyzwalać nienawiść skierowaną do właściwego adresata, unika się potrzeby przerzucania gniewu, jaką żywisz do wroga, na kogoś, kogo kochasz. Nigdy nie było wielkiego miłosnego ruchu w historii świata, które by nie zaowocowało rzezią niezliczonej ilości ludzi. Musimy przyjąć, że czyniono tak w imię miłości. Każdy hipokryta, który chodził po ziemi, miał kieszenie wypchane miłością. Każdy religijny faryzeusz przysięgał kochać swych wrogów nawet wówczas, kiedy w swej fałszywości pocieszał się: Bóg ich ukaże. Satanizm wielu ludziom kojarzy się z brutalnością i okrucieństwem. Jest tak dlatego, że ludzie obawiają się stawić czoła prawdzie. A prawda jest też i taka, że ludzkie istoty nie zawsze są dobrotliwe i kochające wszystko. Ponieważ satanista przyznaje się, że jest zdolny tak do miłości, jak i nienawiści, uważa się, że składa uszanowanie tylko nienawiści. Przez uczciwe rozpoznanie i dopuszczenie odczuwania tych dwóch emocji nie dochodzi do ich mylenia. Bez możliwości doświadczenia jednej z nich nigdy w pełni nie będziecie mogli doświadczyć drugiej. Wiele kontrowersji narosło wokół satanistycznego punktu widzenia na wolną miłość. Często przyjmuje się, że aktywność seksualna jest
najistotniejszym czynnikiem religii satanistycznej, a chęć uczestniczenia w orgiach seksualnych jest niezbędnym warunkiem, aby stać się satanistą. Gdy faktycznie ci, którzy nie będą interesowali się głębiej satanizmem, a jedynie jego aspektem seksualnym, mogą być totalnie zniechęceni. Satanizm rzeczywiście staje w obronie wolności seksualnej, lecz tylko w prawdziwym sensie tego słowa. Wolna miłość w myśl koncepcji satanistycznej znaczy dokładnie to. Możność dokonania wyboru, czy chcesz dochować wierności jednej osobie, czy też chcesz zaspokajać swe seksualne pragnienia z taką liczbą osób, jaka jest niezbędna do osiągnięcia satysfakcji. Satanizm w rzeczy samej nie zachęca do aktywności orgiastycznych czy specjalnych pozamałżeńskich przygód dla tych osób, którym nie przychodziłoby to w sposób naturalny. Bycie niewiernym dla wielu partnerów może być nie do przyjęcia i wręcz szkodliwe. Dla innych zaś samoograniczanie seksualne dla dochowania wierności jednej osobie byłoby przyczyną frustracji i stresów. Każdy musi rozstrzygnąć, jaki rodzaj aktywności seksualnej najlepiej odpowiada jej potrzebom. Okłamywanie samego siebie poprzez zmuszanie się do cudzołóstwa lub do posiadania partnerów seksualnych przed małżeństwem w imię udowodnienia innym lub co gorsza sobie, że się jest wyemancypowanym od seksualnego poczucia winy, jest tym samym według standardu satanistycznego jak pozostawienie niezaspokojonych potrzeb seksualnych z powodu zakorzenionego poczucia grzechu. Satanista uświadamia sobie, że jeśli ma być wytrawnym znawcą seksu i prawdziwie wolnym od seksualnego poczucia winy, to nie może być tłumionym tak przez tak zwanych rewolucjonistów seksualnych, jak i przez pruderię lękającego się grzechu społeczeństwa. Satanizm pobłaża każdemu rodzajowi działań seksualnych, który odpowiednio zadowoli wasze indywidualne żądze. Czy to będzie heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm, czy nawet aseksualizm, jeżeli to wybierzecie i do czasu, gdy nie powoduje to urazu u innego partnera. W przypadku powodowania bólu drugiej osobie nie należy zaliczać symbolicznego bólu wynikającego z lęku, zrodzonego z wstydliwej moralności seksualnej lub też z bólu zadawanego masochiście. Dlatego satanizm nie broni gwałtów, molestowania dzieci, aktów płciowych ze zwierzętami czy innych przejawów seksualnej aktywności pociągającej za sobą uczestnictwo tych, którzy tego nie chcą lub których przyzwolenie zostało wymuszone przez zastraszenie lub wprowadzenie w błąd. Nie ma dwóch ludzi o dokładnie tym samym apetycie czy zamiłowaniu seksualnym. Doskonałe połączenia partnerów są rzadko spotykane. Istotną rzeczą jest, że miłość duchowa i cielesna niekoniecznie idą w parze. Osoba, która obdarzona jest wielką potencją, czasem niesłusznie pomniejsza wartość miłości partnera o mniejszych potrzebach seksualnych. To nie fair spodziewać się entuzjastycznych reakcji na każdą złożoną propozycję. Jednakże i partner winien okazać ten sam stopień delikatności i w przypadku braku przypływu wielkiej namiętności może biernie, lecz ciepło zaakceptować kochaną osobę, a także nie narzekać, gdy niezaspokojony partner wybierze praktyki autoerotyczne
czy też bardziej odpowiadającą mu osobę. Głęboka duchowa miłość jest wzbogacana przez miłość seksualną i jest rzeczywiście potrzebnym składnikiem zadowolenia bliskich sobie osób. Lecz z powodu różnic w upodobaniach seksualnych, skok w bok czy masturbacja czasami stanowi potrzebny dodatek. Nie wszystkie wampiry wysysają krew. Wielu ludzi praktykuje wytworną sztukę obdarzania innego człowieka odpowiedzialnością, a nawet bezprzyczynowo wywoływać w nim uczucia zobowiązań dla nich. Satanizm chętnie objawi prawdziwe oblicze tych pijawek. Psychiczni krwiopijcy to indywidua, które okradają innych z energii życiowej. Nie pełnią pożytecznej roli w naszym życiu, ani nie są także obiektami miłości czy prawdziwymi przyjaciółmi. Wciąż czujemy się odpowiedzialni wobec psychicznych wampirów, nie wiedząc w zasadzie za co. Używają oni podstępnej psychologii, mówiąc: och, nie mogę prosić cię, byś to zrobił, a ty z kolei uporczywie utrzymujesz, że to nie problem. Są zbyt sprytni, aby jawnie was wykorzystywać, ponieważ zdają sobie sprawę, że moglibyście się czuć urażeni, a to byłby już powód, żeby im odmówić. Psychiczny wampir może egzystować, ponieważ sprytnie wybiera ofiary wśród sumiennych i odpowiedzialnych ludzi, którzy z zapałem wypełnią swe moralne zobowiązania. Jesteśmy prześladowani tak przez pojedynczych, jak przez grupy krwiopijców. Każda organizacja, czy to będzie fundacja dobroczynna, urząd opieki społecznej, fundacja religijna, czy też inne stowarzyszenie, starannie dobierają adeptów sztuki wyzwalania u innych poczucie winy. Dla owych wodzów pracą jest zachęcanie nas do otworzenia najpierw serc, a następnie portfeli. Biorą sute wynagrodzenie za swą szlachetną działalność. Oczywiście są i tacy ludzie, którzy czują się nieszczęśliwi, dopóki nie złożą jakichś datków, lecz wielu z nas nie pasuje do tej kategorii. Sumiennej osobie sprawia wielką trudność rozstrzygnięcie pomiędzy dobrowolną a kłamaną dobroczynnością. Szalenie trudno nauczyć się mówić nie, gdy przez całe życie mówiło się tak. Jednakże, jeśli nie chce się być stale wykorzystywanym, to człowiek musi się nauczyć mówić nie. Jedynym sposobem na rozpoznanie, czy jesteście ofiarą wampira, to porównanie tego, co dajecie, z tym, co otrzymujecie od danej osoby. Jeśli ktoś nieprzerwanie czegoś żąda od was lub oczekuje przychylnego nastawienia do jego problemów, a gdy wy takiej pomocy potrzebujecie, ma zawsze mnóstwo innych pilnych zobowiązań, to wiedzcie, że macie do czynienia z krwiopijcą. Mądrze by było z miejsca unikać kontaktów z tego rodzaju osobami. Ich uzależnienie i płaszczenie się przed wami w początkowym okresie mogą się wydać bardzo pociągające, a ich materialne prezenty bardzo atrakcyjne. Uważajcie jednak,
i rozważcie, czy w konsekwencji nie zapłacicie za to wielokrotnie więcej. Nie traćcie niepotrzebnie czasu z ludźmi, którzy mogą was zniszczyć. W zamian skoncentrujcie się na tych, którzy okażą wdzięczność za to, że jesteście wobec nich odpowiedzialni i vice versa, oni czują się odpowiedzialni wobec was. Jeśli ty jesteś psychicznym wampirem, przyjmij przestrogę i strzeż się satanistów. Są gotowi i chętni na pełną radości przejażdżkę przysłowiowym kołkiem przez twoje serce. Pobłażliwość nie przyniósł. Największym osiągnięciem w rozwoju człowieka jest świadomość ciała. Satanizm zachęca swych zwolenników, aby zaspokajali swoje naturalne żądze. Przeto najprostszym opisem wiary satanistycznej jest zaspokojenie żądz i pobłażliwość dla nich zamiast wstrzemięźliwości i ascezy. Ludzie często mylą przymus z pobłażliwością, a przecież między tymi słowami istnieje ogromna różnica. Przymus nigdy nie wytworzył się przez pobłażliwość, lecz przez nieumiejętność pobłażania. Każdy lubi robić rzeczy, o których się mówi, że nie wolno ich robić. Zakazane owoce są najsłodsze. Słowniki encyklopedyczne definiują bogato te słowa, a krótko mówiąc, pobłażliwość oznacza wybór, podczas gdy przymus oznacza brak wyboru. W przypadku, gdy ktoś nie doznaje prawdziwego wyzwolenia swych żądz, musi liczyć się z ich gwałtownym nasileniem do stopnia takiego, że stają się przymusem. Jeśli by każdy człowiek mógł realizować periodyczne, a więc stale powtarzające się osobiste pragnienia w właściwym czasie i miejscu, nie bojąc się wyrzutów z czyjejś strony lub że zostanie się wprawionym w zakłopotanie, to swoje codzienne ziemskie życie wiódłby w stopniu wystarczającym i bez frustracji. Istnieje grupa ludzi, która odda całe swoje serce, jeśli wywrze się na nich presję, a więc ci, którzy potrzebują znosić cierpienia, pewną dozę niewygód, aby wykorzystać wszystkie swoje zdolności, na przykład artyści. Nie znaczy to, że wszyscy artyści należą do tej kategorii. Przeciwnie. Wielu artystów jest niezdolnych do pracy twórczej, dopóki ich podstawowe zwierzęce potrzeby nie będą zaspokojone. Większość ludzi nie jest artystami czy indywidualistami, lecz należy do przeciętnej klasy pracującej, odczuwającej brak prawdziwego wyzwolenia swych pragnień. To ironia, że odpowiedzialna i godna szacunku osoba, ta, która płaci rachunki społeczeństwa, dostaje w zamian najmniej, że ten, kto musi być stale świadomy swych tak zwanych moralnych obowiązków, jest ganiony za zwykłą pobłażliwość dla swych naturalnych pragnień. Ten, kto przestrzega swej odpowiedzialności, winien być najbardziej uprawnionym do wybranej przez się przyjemności. Bez krytyki ze strony społeczeństwa, któremu służy. Religia satanistyczna została stworzona z zamiarem powierzenia jej i wynagrodzenia tych,
którzy wspomagają społeczeństwo, w którym żyją, nie zaś oskarżanie ich za ludzkie potrzeby. Z każdego zbioru zasad religijnych, politycznych, filozoficznych może być wyodrębnione coś dobrego. Pośród szaleństwa myśli Hitlera jedno hasło stanowi jaskrawy przykład. Radość przez siłę. Hitler nie był głupcem, kiedy oferował Niemcom szczęście na poziomie osobowym po to, aby zabezpieczyć lojalność dla niego i zmaksymalizować ich wydajność. Sataniści są zachęcani do pobłażania siedmiu śmiertelnym grzechom, jeśli nie wynikają z potrzeby urażania osób drugich. Grzechy te były wynalezione przez Kościół chrześcijański tylko po to, aby zabezpieczyć winę na użytek jego zwolenników. Kościół chrześcijański wie, że niemożliwe jest dla kogokolwiek uniknięcie popełniania grzechów, gdy zawierają one wszystkie czynności, które my, będąc ludźmi, musimy naturalnie wykonać. Po nieuniknionym popełnieniu tych grzechów należy finansowo rozliczyć się z Kościołem pod postacią zarządzonej ofiary. Bóg przyjmuje napiwki od sumień parafian. Szatan nigdy nie potrzebował księgi przykazań, ponieważ naturalne siły i uczucia człowieka utrzymywały go w grzechu, pomimo demoralizujących prób, jakich Kościół chrześcijański dokonywał na ciele dla uratowania duszy. Daje to świadectwo, jak źle przyjmowano i nadużywano etykiety pobłażliwości względem przymusu. Aktywność seksualna jest rzeczywiście tak usprawiedliwiona, jak i popierana przez satanizm, lecz oczywisty fakt, że jest on jedyną religią, która uczciwie stawia sprawę, powoduje, że pisano o nim tak wiele. Jakkolwiek ludzie dzisiaj akceptują świadomie seks jako normalną i konieczną funkcję, ich podświadomość wciąż przechowuje zakazy, jakie nałożyła na nich religia. Prawdziwy satanista nie jest uzależniony od seksu w większym stopniu, aniżeli przez jakąkolwiek z innych rządz. Nie jest perwersyjnym diabłem, który czyha na okazję, aby zdeflorować każdą cnotliwą dzieleczkę, ani też nie jest ukrywającym się degeneratem, który skrycie czai się wokół seksshopów. Jeżeli pornografia w jakimś momencie wypełni jego potrzeby, to nie wstydząc się kupi jakiś świerszczyk i bez poczucia winy przejrzy go w wolnym czasie. Jest oczywistym, że przeszłe religie z dnia na dzień łagodzą swoje śmiechowarte ograniczenia. Jeśli jednak cała religia oparta jest na abstynencji, a nie na pobłażaniu, to i tak niewiele zdziała, nawet gdyby była poprawiana. Tak więc po cóż marnować czas, kupując owies dla zdechłego konia? Hasłem satanizmu jest zaspokojenie zamiast abstynencji. Lecz to nie jest.
wybierając ludzką ofiarę. Od kiedy krew zaczęła reprezentować siły życiowe, biali magowie przyjęli, że nie ma lepszego sposobu na ubłaganie bogów lub demonów, niżli ofiarowanie jej w odpowiedniej ilości. Kojarzono to z faktem, że umierające stworzenie wypromieniowuje cały zapas adrenaliny i innych biochemicznych energii. Biały mag z obawy przed konsekwencjami, jakie pociągałoby za sobą zabicie ludzkiej istoty, swobodnie wykorzystuje ptaki czy inne tak zwane niższe stworzenia. Wygląda na to, że owi obłudni, pobożni nikczemnicy nie czują winy, kiedy odbierają życie istotom niebędącymi ludźmi, a czego nigdy nie ośmieliliby się uczynić człowiekowi. Rzecz ma się tak, że jeśli mag jest godzien swego imienia, to wyzwoli niezbędną siłę ze swego własnego ciała, a nie z ofiar niechętnych temu doświadczeniu. Przecząc całej ustalonej teorii magicznej, wyzwolenie owej siły nie tkwi w rzeczywistym rozlewie krwi, lecz w śmiertelnym bólu żywego stworzenia. To wyładowanie energii bioelektrycznej jest podobnym zjawiskiem, które obserwujemy podczas jakiegoś głębokiego wzrostu emocji wyzwalanym przez seksualny orgazm, ślepy gniew, śmiertelny strach, zżerające nas zmartwienie, etc. Wykorzystanie własnej woli dla uzyskania wpływu na inną osobę najlepiej osiągane jest przez orgazm, gniew i żal na trzecim miejscu. Ofiara użyta w rytuale satanistycznym nie oznacza, że jest zażynana, aby uspokoić bogów. Ofiara jest zniszczona symbolicznie poprzez na przykład klątwę, która przekształca się w psychiczne, fizyczne lub emocjonalne zniszczenie tzw. ofiary w sposobach i znaczeniu niemożliwym do przypisania kudlarzowi. Satanista tylko wtedy wykorzysta inscenizację ludzkiej ofiary, kiedy będzie to służyło dwóm celom: wyzwoleniu gniewu w chwili rzucenia klątwy i ważniejszemu, jakim jest usunięcie kompletnie wstrętnego i zasługującego na to indywiduum. Pod żadnym pozorem satanista nie złoży w ofierze zwierzęcia lub niemowlęcia. Przez stulecia propagandyści białej strony ścieżki paplali, że należy spodziewać się ofiar z małych dzieci i lubieżnych panien, gdy wpadną w ręce diabolistów. Ten przyjęty modus operandi o satanistach trwa do dziś. Istnieją logiczne i ważne przyczyny, dla których sataniści nie będą używać takich ofiar. Człowiek i zwierzę są bóstwami dla satanisty. Najczystsza forma cielesnej egzystencji spoczywa w ciałach zwierząt i dzieci, które nie zestarzały się na tyle, by odmawiać sobie swych naturalnych potrzeb. Mogą one postrzegać rzeczy, których przeciętny dorosły człowiek nie może mieć nawet nadziei dostrzec. Dlatego satanista poświęca tym istotom sporo uwagi, wiedząc, że może wiele nauczyć się od tych naturalnych magów świata. Wyłania się więc pytanie, kogo należy zakwalifikować do roli ludzkiej ofiary? Jakie działania powinny skłaniać do wydania nań wyroku?
Odpowiedź jest brutalnie prosta. Ten, kto niesłusznie cię skrzywdził, kto zszedł ze swej drogi, aby wyrządzić ci szkodę, kto rozmyślnie ciebie i twoich bliskich wpędza w kłopoty i biedę. W skrócie, osoba, która przez swoje czyny domaga się, by ją przeklęto, kiedy przez swoje postępowanie w jawny sposób krzyczy, by ją zniszczono. Jest prawdziwie moralnym obowiązkiem zaspokoić jego życzenie. Masz pełne prawo zniszczyć go symbolicznie. I jeśli twoje przekleństwo wywoła jego zniszczenie w rzeczywistości, ciesz się, że przyczyniłeś się do oczyszczenia świata z zarazy. Życie po śmierci poprzez zaspokojone ego. Człowiek jest świadom tego, że pewnego dnia umrze. Inne zwierzęta, kiedy są bliskie śmierci, czują, że umierają. Jednakże pozbawione są pewności, że ich zmysły odchodzą z tego świata. Często podkreśla się, że zwierzęta przyjmują śmierć pełne wdzięku. Rzec by można z godnością, bez strachu lub prób obrony przed nią. Ten piękny wzorzec śmierci potwierdza się tylko wówczas, gdy zwierzę nie może uniknąć śmierci. W przypadku, gdy zwierzę jest chore lub ranne, będzie ono walczyło o swe życie każdą cząstką siły, jaka mu pozostała. Ta owa niewzruszona wola życia również u człowieka spowodowałaby wyzwolenie ducha walki i otrzymanie się przy życiu, gdyby nie był tak wysoce rozwinięty. Wszyscy wiemy, że wielu ludzi szybciej umiera, ponieważ poddają się i w rezygnacji przestają walczyć o życie. Jest to zrozumiałe, gdy się jest bardzo chorym, bez widocznych szans powrotu do zdrowia. Częściej jednak jest inaczej. W największych religiach wmawia się, że śmierć jest wielkim duchowym przebudzeniem, przygotowywanym przez całe życie. Ta idea przekonuje kogoś, kto nie miał dostatecznie zadowalającego życia. Lecz dla tych, którzy doświadczyli wszystkich radości, jakie życie miało do zaoferowania, śmierć wywołuje przerażenie. Tak też powinno być. Dla osoby usatysfakcjonowanej swą ziemską egzystencją, życie jest jak przyjęcie, a nikt nie lubi opuszczać dobrej zabawy i niechętnie zrezygnuje z tego życia dla obietnic życia po życiu, o którym nic nie wie. Wschodnie wierzenia mistyczne uczą ludzi samodyscypliny na przekór ich świadomości, aby rozpuścić się w uniwersalnej, kosmicznej świadomości. I wszystko po to, aby uniknąć dobrego zdrowia, samozadowolenia czy uczciwej dumy z ziemskich dokonań. Interesująca jest tu uwaga, że tereny, na których kwitnie ten rodzaj wiary, to te, w których materialne wynagrodzenie nie jest tak łatwo osiągalne. Mistycy Wschodu usilnie wierzą w reinkarnację. Dla kogoś, kto nic nie zrobił w tym życiu, myśl, że mógłby być królem w przyszłym wcieleniu, jest bardzo pociągająca i pozwala złagodzić potrzebę uszanowania samego siebie.
Jeśli w tych krajach życie nie zaowocowało czymkolwiek, z czego mogliby być dumni, mogą pocieszyć się myślą, że zawsze są przyszłe życia. Wierzącym w reinkarnację nie przyszło do głowy, że jeśli jego ojciec, dziad, pradziad i tak dalej rozumieli dobrą karmę, tym samym kultywowali te same wierzenia i etykę, jaką kultywują jemu współcześni, to dlaczego żyje teraz w niedostatku i cierpi z tego powodu miast żyć jak Maharadża? Małe dzieci powinny być podziwiane za ich entuzjastyczny pęd do życia. Gdy dzieje się coś ekscytującego, dziecko odmawia pójścia do łóżka i gdy mimo to zostanie tam umieszczone, będzie skradało się do zasłon, aby je uchylić i obserwować. Ta dziecięca witalność jest przykładem dla satanisty w odsłanianiu ciemności, śmierci i reszty przyziemności. Religijni męczennicy oddawali swe życie niekoniecznie dlatego, że było dla nich nieznośne, lecz aby użyć swoje największe poświęcenie czy ofiarę jako metody przyszłego trwania religijnej wiary. Te swoistego rodzaju samobójstwa były aprobowane, a nawet stawiane za wzór przez ludzi Kościoła, mimo że ich Pisma Święte kwitują samobójstwa grzechem. To dość osobliwe, że religie uznają samobójstwo grzechem, jednocześnie aprobują go, jeśli zdarza się w imię zaspokojenia. Religijne święta. W religii satanistycznej najważniejszym z wszystkich świąt są własne urodziny. Pozostaje to w prostej sprzeczności z najświętszymi dniami innych religii, które wielbią Boga wymyślonego w antropomorficznej formie. Jeśli zamierzasz stworzyć Boga na swój obraz, dlaczego masz nie być autentycznie uczciwym i uczynić go takim, jakim jesteś ty sam? Każdy człowiek jest Bogiem, jeśli dokonał wyboru uznania się za Niego. Mimo wszystko, czy nie jesteś bardziej szczęśliwy z faktu twych narodzin niż z przyjścia na świat kogoś, kogo nawet nie spotkałeś? Chociaż niektórzy z nas byli dziećmi niechcianymi lub niedokładnie zaplanowanymi, to powinniśmy być zadowoleni, nawet wtedy, gdy nikt inny nie wyrazi radości z tego powodu, że jesteśmy tutaj. W dniu swoich urodzin ciesz się. Kup sobie cokolwiek zechcesz. Traktuj siebie jak króla lub Boga, którym jesteś. I obchodź ten dzień z taką pompą i ceremoniałem, jaki tylko to jest dla ciebie możliwe. Innymi wielkimi świętami satanistycznymi są Noc Walpurgi i Halloween, czyli Wigilia Wszystkich Świętych. Święta Walpurgis, Walpurga lub Walburga urodziła się w Sussex w końcu VII lub początku VIII wieku. Z murów klasztoru żeńskiego w Dorset, gdzie przebywała 27 lat, przeniosła się wraz z kilkoma zakonnicami do Germanii z zamiarem zakładania zakonów. W końcu stała się zwierzchniczką dwóch klasztorów Heidenheim i Eichstätt, gdzie po śmierci 25 lutego 779 roku została
pochowana. Jej ciało zostało złożone w skalnej jamie, z której wyciekał jakiś rodzaj oleju bitumicznego, znany później jako olej Walpurgi. Uważany był za cudowny środek przeciw chorobom. Pieczara zaś stała się miejscem pielgrzymek. Z czasem wybudowano ponad nią wielki kościół. Dla zachowania jej w pamięci wykorzystywano różne daty, najczęściej jednak 1 maja. Zastąpiono tym samym uprzednio odbywające się w tym dniu pogańskie uroczystości. W ten sposób ukryto kontynuację najważniejszego święta roku, wielkiego szczytu wiosennego ekwinoks. Wigilia przedmajowa została zapamiętana jako noc, w którą przybywają wszelkie demony, widma, zjawy, strachy i tym podobne, w zamiarze wzięcia udziału w dzikich biesiadach symbolizujących urzeczywistnienie wiosennego zrównania dnia z nocą. Halloween, Wigilia Wszystkich Świętych lub Dzień Zmarłych przypada na 31 października lub 1 listopada. Początkowo to święto było związane z wielkimi uroczystościami ognia w Brytanii za czasów druidów. Zaś w Szkocji świętowano go w okolicznościach, w których duchy zmarłych, demony, czarnoksiężnicy i czarownice stawały się niezwykle aktywne. Paradoksem jest, że Wigilia Wszystkich Świętych była także nocą, w której młodzi ludzie czynili magiczne rytuały dla dokonania korzystnego wyboru małżeńskich partnerów. Młodzi we wsi, flirtując, weselili się, wtórując zmysłowym ucztom, gdy starszyzna troskliwie chroniła swoje ogniska domowe przed duchami, czarownicami i demonami, które owej nocy posiadały wyjątkową moc. Przesilenie i zrównanie dnia z nocą były celebrowane także jako święta zwiastujące pierwszy dzień danej pory roku. Przesilenie dnia do nocy stosuje się w lecie, nocy do dnia w zimie. Zrównanie odnosi się do jesieni i wiosny. Letnie przesilenie jest w czerwcu, zimowe w grudniu. Jesienne zrównanie ma miejsce we wrześniu, wiosenne zaś w marcu. Daty przesileń i zrównań z roku na rok zmieniają się o dzień lub dwa, w zależności od cyklu księżycowego, lecz zwykle przypadają w 21 lub 22 dzień miesiąca. Od 5 do 6 tygodni po tych dniach obchodzone są legendarne satanistyczne uczty. Czarna msza. Żadne inne hasło nie było tak mocno łączone z satanizmem jak czarna msza. Należy stwierdzić, że najbardziej bluźniercza ze wszystkich religijnych ceremonii jest niczym więcej aniżeli literacki wynalazki. Popularne wyobrażenie czarnej mszy jest takie. Kapłan rozebrany z habitu stoi przed ołtarzem,
który stanowi naga kobieta z nogami sprośnie rozchylonymi, ukazującymi przygotowaną do pchnięć pochwę. Jej rozłożone ręce trzymają czarne świece sporządzone z tłuszczu nieochrzczonych dzieci. Na brzuchu kobiety spoczywa kielich zawierający mocz prostytutki lub krew. Ponad ołtarzem wisi odwrócony krzyż. Trójkątna hostia sporządzona ze sporyszowego chleba lub czarnej rzepy jest metodycznie pobłogosławiana w chwili, gdy kapłan z szacunkiem wsuwa i wysuwa ją z warg sromowych kobiety ołtarza. Dalej należy spodziewać się inwokacji do szatana i różnych demonów, na którą składają się modlitwy, psalmy, śpiewane w spark, przeplatane z prośnościami, a wszystko to dzieje się w obrębie granicy ochronnego pentagramu, zakreślonego na podłodze. Jeśli ukaże się diabeł, to niezmiennie pod postacią pełnego entuzjazmu mężczyzny z głową czarnego kozła. Dodajmy do tego zapach kadzideł, biczowanie, palenie modlitewników, spłukowanie i tym podobne. No i generalne całowanie zadów oraz spływanie na krzyż. Jeżeli zdarzy się zarżnąć niemowlę podczas rytuału, to tym lepiej, ponieważ wszyscy wiedzą, że to ulubiony sport satanisty. Propagandyści kościoła zrobili dobrą robotę, ogłaszając publicznie o okropnych czynach pogan, katarów, templariuszy i innych, którzy przez dualistyczne filozofie i momentami satanistyczną logikę zostali wykorzenieni. Opowieści o nieochrzczonych dzieciach wykradanych przez satanistów, aby użyć ich podczas mszy, były nie tylko skutecznym środkiem propagandowym, lecz także zabezpieczały stałe źródło dochodów dla kościoła w postaci opłat za chrzest. Zabawnym jest fakt, że okoliczności, w jakich opisywano działań heretyków, pozwalały lubieżnym pisarzom i artystom rozwijać swe najbardziej sprośne upodobania. Dzisiejszym ekwiwalentem średniowiecznego kronikarza jest cenzor, który w imię orzeczenia, co jest pornografią, musi ją najpierw rozpoznać. Możemy dać wiarę temu, że najbardziej kompletna pornograficzna biblioteka znajduje się w Watykanie. Zawsze zakłada się, że satanistyczny ceremoniał jest czarną mszą, a przecież czarna msza nie jest obrzędem magicznym stosowanym przez satanistów i też niekoniecznie oznacza, że jej uczestnicy to sataniści. Satanista jednakże może użyć czarną mszę jako formę psychodramy. Czarna msza w swej istocie jest parodią religijnego nabożeństwa odprawianego w kościele rzymskokatolickim, lecz może być równie swobodnie satyrą którejkolwiek ceremonii religijnej. Dla satanisty czarna msza w swym bluźnierstwie skierowanym do ortodoksyjnych rytów nie jest niczym więcej niż nadmiarem. W rzeczywistości to nabożeństwa wszystkich tak zwanych uniwersalistycznych religii są parodiami starych rytuałów czcicieli ziemi i ciała. Poprzez próby odseksualnienia i odhumanizowania wierzeń pogańskich
Późniejsi wyznawcy wiary duchowej ubrali prawdziwe treści wcześniejszych rytuałów w lukrowane eufemizmy i w tej postaci uznawane są dzisiaj za prawdziwe msze. A co do teraźniejszej czarnej mszy, to nie jest już ona skandalicznym spektaklem amatorskich czy renegackich kapłanów, tak jak to niegdyś bywało. Ta forma psychodramy winna być dzisiaj parodią na tak święte tematy jak mistycyzm wschodu, psychiatria, ruch psychodeliczny, skrajny liberalizm czy konserwatyzm i tym podobne. Można stwierdzić, że rok 1666 był rokiem pierwszej komercyjnej czarnej mszy. Ostatnia czarująca kapłanka szatana, Jeanne-Marie Bouvier, została otruta przez sprytną i gruboskórną kobietę interesu zwaną Catherine de Chaillet, skądinąd znaną jako Lavoisier. On dziś dama parająca się przerywaniem ciąży i zaopatrywaniem kobiet w najskuteczniejsze trucizny, aby usuwać niechcianych mężów lub kochanków. Znalazła w upiornych opowiadaniach o krwawych nocach przysłowiowy obłęd. W południowym regionie Saint-Denis, obecnie La Garenne, nabyła wielki murowany dom wypełniony pokojami leczniczymi, celami, laboratoriami i w kaplicę. Zaczęła zapraszać królewskich i pomniejszych dyletantów. Jednakże po krótkim czasie zaczął być dla nich niewygodny udział w nabożeństwach, których opis został powyżej przedstawiony. Zorganizowana oszustka wymyśliła te ceremonie, a ich niezatarty ślad pozostał w historii jako wzór prawdziwej czarnej mszy. Gdy Lavoisier została aresztowana, nawiasem mówiąc, w kościele Najświętszej Panny Dobrej Wieści, kości zostały rzucone. Jej historia powstrzymała na wiele lat przyjście satanizmu. Anglia połowy XVIII wieku stała się miejscem, w którym satanizm ujawnił się w formie zabaw, gier i przyjemności. Rezygnując z rozlewu krwi i świec z tłuszczu dzieci, Sir Francis Dashwood z zakonu popularnie zwanego Klubem Piekielnego Ognia zaczął przewodzić rytuałom nasyconym przyjemnościami i sprośnymi zabawami, wprowadzając barwną formę psychodramy. Wiek XIX przyniósł satanizmowi usprawiedliwienie, albowiem pojawiły się próby białych magów w bojaźni wysilających się poznania czarnej magii. Diabeł ukazał swą lucyferyczną osobowość i powoli przemieniał się w rodzaj salonowego dżentelmena. Następnym krokiem o widocznej symbolice satanizmu były obrządki neopogan kierowane przez Mac Gregora Medersa i jego hermetyczny zakon Złotego Świtu, a także przez zakony Srebrnej Gwiazdy i Templariuszy Wschodu kierowanych przez Listera Crowleya. Ktoś zapyta, jak to się ma do zdarzenia z 1666 roku i kto właściwie praktykował satanizm? Odpowiedź tkwi w tym, czy ktoś, kto uważa się za satanistę, praktykuje satanizm
w swym prawdziwym znaczeniu, czy też z punktu widzenia opiniodawców hołbiących niebo. Często się mówiło, i zresztą słusznie, że wszystkie książki o diable zostały kiedyś napisane przez pośredników Boga. Łatwo więc można zrozumieć, w jaki sposób pewna liczba czcicieli diabła zrodziła się dzięki inwencji teologów. Ówczesny zły typ charakterologiczny niekoniecznie jest właściwym dla autentycznego praktykowania satanizmu. Pseudosatanista wiecznie potrafił ujawnić się przez całą współczesną historię ze swymi czarnymi mszami o zmiennych stopniach bluźnierstwa. Lecz prawdziwy satanista raczej niełatwo da się rozpoznać. Byłoby wielkim uproszczeniem mówić, że każdy szczęśliwy człowiek to praktykujący satanista. Jednakże jeśli wstęp do nieba ludzi zamożnych wydaje się być tak trudny, jak próba przejścia wielbłąda przez ucho igielne, a miłość do pieniądza jest źródłem wszelkiego zła, to musimy przynajmniej przyjąć, że najpotężniejsi ludzie na ziemi są najbardziej sataniczni. Można to odnieść do finansistów, przemysłowców, papieży, poetów, dyktatorów, marszałków itd. Prawdziwe dziedzictwo szatana góruje nad etnicznymi, rasowymi czy ekonomicznymi osobliwościami, także nad doczesnymi ideologiami. Satanista zawsze panował na ziemi i zawsze będzie, bez względu na to, jakie by mu imię nadano. W sekretnych myślach każdej kobiety i każdego mężczyzny, wciąż jeszcze pobudzonych silną i niezachmurzoną pamięcią, spoczywa ukryty satanista, taki, jaki był zawsze. Znak rogów powinien ujawnić się u wielu, zaś mag niech stanie w przodzie, aby móc być rozpoznanym. Teoria i praktyka satanistycznej magii. Definicja magii, którą tu się przedstawia, brzmi: zmiana w sytuacjach lub wydarzeniach stosownie do czyjejś woli, która nie byłaby możliwa do przeprowadzenia przy użyciu zwykle akceptowanych metod. Definicja ta, nie ukrywam, zostawia duże pole do osobistej interpretacji. Ktoś może powiedzieć, że ta instrukcja czy procedura nie jest niczym innym niż psychologią stosowaną lub zjawiskiem naukowym opatrzonym magiczną terminologią, dopóki nie pojawi się w tekście oparte na niepoznanych odkryciach naukowych. Jest tak dlatego, ponieważ nie przeprowadzono prób wyjaśnienia i ustalenia przytoczonej nomenklatury. Magia tak do końca nie poddaje się wyjaśnieniom naukowym, jednakże nauka raz za razem była uważana za magię. Nie ma różnicy pomiędzy białą i czarną magią, za wyjątkiem kołtuńskiej hipokryzji białych magów, ich poczuciem winy, cnoty i okłamywaniem siebie samych. W klasycznej tradycji religijnej biała magia zarezerwowana jest dla altruistycznych, miłosiernych i tak zwanych dobrych celów, podczas gdy czarna magia wykorzystywana jest dla samowywyższania, zdobycia osobistej siły i tak zwanych złych celów. A przecież
Nikt nigdy nie studiował okultyzmu, metafizyki, jogi czy innych dziedzin białego światła bez wynagrodzenia swego ego i uzyskania osobistej siły. Tak już się dzieje, że jedni ludzie czują przyjemność ubierając się w włosienice, gdy inni preferują aksamity i jedwabie. Co jest przyjemnością dla jednego, może być bólem dla drugiego. I to samo stosuje się do dobra i zła. Magia dzieli się na dwie kategorie. Rytualną lub ceremonialną i drugą arytualną lub manipulacyjną. Magia rytualna polega na przedstawieniu przepisowej ceremonii o specyficznym czasie. Odbywa się wewnątrz ograniczonego pola umiejscowionego w zacisznym uboczu. Jej istotną funkcją jest odizolowanie, aby nie mogła się rozproszyć energia wynikająca ze wzrostu adrenaliny, czy też inna energia indukowana w sposób emocjonalny, a która jest konieczna do zamiany w siłę umożliwiającą dynamiczną transformację. Jak widzimy, jest to akt czysto emocjonalny i raczej nieintelektualny. Aktywność intelektualna musi mieć miejsce przed ceremoniałem, a nie w czasie jego trwania. Tego typu magię określa się czasem terminem wyższa magia. Magia arytualna, czy też magia manipulacyjna, nazywana czasem niższą magią, jest zdominowana podstępnością i czynieniem forteli spreparowanych przy pomocy wybiegów i wymyślonych sytuacji dla wykreowania zmian zgodnie z własną wolą. Dawniej nazywało się to urokiem, fascynacją lub złym okiem. Prawdziwe czarownice rzadko były uśmiercane. Biegłe w sztuce magicznej rzucały urok na mężczyzn, ocalając swe życie. Większość prawdziwych czarownic sypiała z inkwizytorami. Fascynować znaczy rzucić na kogoś klątwę złym okiem. Nauka efektywnego użycia spojrzenia jest integralną częścią treningu czarownicy czy czarownika. Aby manipulować kimś, trzeba stać się pociągającym i umieć zwrócić na siebie uwagę. Aby rzucić urok, możemy użyć trzech elementów: seksu, uczucia zaciekawienia, a także ich kombinacji. Jeśli kobieta jest atrakcyjna, uczyni wszystko na miarę swych sił, aby okazać się ponętną i tym samym użyje seksu jako jej najpotężniejszego narzędzia. Swym seksapilem zwróci uwagę mężczyzny, którym może już manipulować dowolnie. Element uczucia mogą użyć na przykład starsze kobiety, czyniąc siebie lekko ekscentrycznym, łatwo oczarują młodych mężczyzn, poszukujących jej mądrych rad i ciepłej chatki. Kobieta wzbudzająca grozę swym wyglądem może użyć elementu zaciekawienia. Przez nadanie sobie strasznego wyglądu można manipulować ludźmi, wykorzystując obawę przed konsekwencjami niezrobienia tego, o co ona poprosi. Wizualność użyta dla wyzwolenia reakcji emocjonalnej jest z pewnością najważniejszym środkiem włączonym do praktyk niższej magii. Każdy,
kto jest na tyle głupi, by stwierdzić, że spojrzenie nic nie znaczy, jest rzeczywiście wprowadzony w błąd. Są trzy rodzaje ceremonii włączonych do praktyk satanistycznej magii. Każda związana jest z ludzkimi emocjami. Pierwszą z nich nazwiemy rytuałem seksualnym, potocznie zwanym jako urok miłosny czy też siła przyciągania. Celem tego rytuału jest wytworzenie pożądania, a także przywołanie seksualne partnera, aby wypełnił Twe żądze. Jeśli nie posiadasz specyficznej, określonej w myślach osoby lub typu osobowego odpowiadającego Ci na tyle, aby móc ukierunkować seksualne wrażenia na skumulowaniu się w orgazmie, to nie osiągniesz sukcesu. Satanistka lub satanista mają na tyle silne własne ja, że dla własnego zaspokojenia seksualnego lub osiągnięcia siły czy sukcesu oczekiwanej i pożądanej natury użyją czarów. Drugim typem rytuału to rytuał natury współczującej. Można go wykorzystać, gdy potrzebujemy czegoś lub kogoś tak mocno, że ogarnia nas smutek, czy odczuwamy cierpienie. Przy pomocy tego rytuału wzmocnimy swą siłę lub siłę swych bliskich. Zdrowie, szczęście domowe, sukcesy materialne, dzielność są przykładami sytuacji zamkniętych w rytuale współczucia. Ta forma ceremonii może zaważyć na sferze autentycznego miłosierdzia, zachowując w pamięci, że miłosierdzie zaczyna się w domu. Trzecia siła motywacyjna w rytuale to siła zniszczenia, używana w gniewie, irytacji, pogardzie, obrazie lub zwykłej nienawiści. Jest ona znana jako czar, klątwa lub czynnik zniszczenia. Błędnym jest mniemanie, że osoba, na której ma się dokonać akt zniszczenia, musi wierzyć w siłę magii. Najbardziej wrażliwe ofiary klątw zawsze były największymi szydercami. Oświecony człowiek, który nie wierzy w tego rodzaju zabobony, przerzuca swoje instynktowne poczucie strachu przed klątwą w podświadomość, skutkiem czego karmi w sposób fenomenalny niszczącą go siłę, która będzie się zwielokrotniała przy każdym następnym nieszczęściu lub niepowodzeniu. Oczywiście niewierzący będzie uciekał od skojarzenia tych niepowodzeń z klątwą rzuconą na niego. W wielu przypadkach ofiara zaprzeczy każdemu magicznemu znaczeniu swego losu, nawet w momencie wydania ostatniego tchnienia. Superlogik zawsze wyjaśni połączenie rytuału magicznego z rezultatem końcowym jako zbieg okoliczności. Zaś mag będzie w pełni usatysfakcjonowany tak długo, jak długo będą trwały zamierzone przez niego skutki. Nikt nie zna wszystkiego i tak długo, jak istnieje ciekawość, zawsze będzie też obawa, lęk przed nieznanym, gdzie znajdują się niebezpieczne siły. Ten naturalny strach przed nieznanym jest bliskim krewnym fascynacji, która pobudza człowieka do wyjaśnień. Zwykle człowieka nauki motywuje do odkryć ciekawość, a mimo to ten człowiek, który uważa siebie za logicznie myślącego, często jako ostatni rozpoznaje istotę
rytualnej magii. Jeśli wiara religijna i żarliwość może spowodować pojawienie się krwawiących ran na ciele w miejscach domniemanych ran zadanych Chrystusowi, to rany te otrzymują miano stygmatów. Pojawiają się jako rezultat współczucia, litości przerodzonych w gwałtowne, emocjonalne ekstremum. Dlaczego więc miałoby się mieć wątpliwość w stosunku do niszczących ekstremów strachu i przerażenia? Tak zwane demony mają moc zniszczenia, rozdarcia ciała, teoretycznie tak samo, jak kilka gwoździ rdzewiejących gdzieś daleko może wywołać ekstazę człowieka przekonanego o tym, że jest zawieszony na krzyżu kalwaryjskim. Dlatego nigdy nie przekonuj sceptyka, jeśli zamierzasz rzucić na niego klątwę. Pozwól mu drwić. Poprzez oświecenie go pomniejszysz swe szanse na sukces. Słuchaj z ufną pewnością siebie, jak śmieje się z twej magii, wiedząc, że jego dni w każdym momencie są wypełnione wrzawą i trwogą. Jeśli jest dostatecznie zasługującym na pogardę, to z łaski szatana może nawet umrzeć ze śmiechu. Rytuał magiczny może być wykonywany tak przez jedną, jak przez grupę osób. Zgromadzenie osób wyznających wspólną filozofię wymusza uaktywnienie i wzmocnienie pewności w siłę magii. Należy jednak unikać sytuacji, które mogłyby doprowadzić do skrępowania. Rytuał seksualny z masturbacją lub współczucia z wylaniem łez częściej będzie zwieńczony sukcesem, gdy odbędzie się w samotności. Formalna część rytuału może odbyć się w osobnej sali czy pomieszczeniu, gdzie wyznaczamy granice zawierające symboliczne środki, jak ołtarz, kielich, etc. Tam też ma miejsce początek i koniec rytuału, które oparte na dogmatach z wyłączeniem intelektualnej aktywności pomogą oderwać się od świata zewnętrznego, by móc skoncentrować się i zaangażować całą wolę. Środki użyte w odprawianiu satanistycznej magii to żądza, czas, obrazowość, kierunek, zrównoważenie czynników. Satanista odprawia swój rytuał, aby zapewnić sobie realizację swych żądz i nie będzie marnował czasu ani mocy na przysłowiowe toczenie ołówka po blacie stołu. Małe dzieci uczą się, że jeśli pragną czegoś wystarczająco silnie, to się spełni. Najlepszym czasem, aby rzucić zaklęcie czy urok, jest czas, w którym obiekt jest najbardziej pasywny, bierny. Tym momentem przede wszystkim jest sen. Jakakolwiek rzecz, która służy do zintensyfikowania emocji podczas dokonywania rytuału, będzie przyczyniała się do odniesienia sukcesu. Cokolwiek. Rysunek, rzeźba, fotografia,
artykuł odzieży, muzyka. Wymyślone sytuacje będą nam tu sprzyjać. Kierunek działań magicznych wyznacza punkt naszego pożądania. Powinien on być jasno i mocno ukazany w swych najgłębszych pokładach świadomości i czucia. Przeniesienie swych oczekiwań winno się odbyć w trakcie trwania rytuału, nie przed ani po nim. Ostatnim, lecz bardzo ważnym środkiem jest zrównoważenie. Warto tu podkreślić, że ktoś, komu słoń nadepnął na ucho, nie powinien oczekiwać przemiany czyniącego z niego pierwszego skrzypta. Jeśli coś, czego pragniecie, jest w waszym przekonaniu niemożliwym do uzyskania, magia tu nic nie zdziała. Tylko głębokie przekonanie i właściwa koncentracja może przynieść oczekiwany skutek. I niekoniecznie bezpośrednio po rytuale lub w trakcie jego trwania. Magia jest jak natura, jeśli oczekiwany sukces wyraża żądanie harmonizujące z nią, a nie przeciwko niej. Sataniczny rytuał. Pierwsze. Osoba odprawiająca rytuał stoi w czasie jego trwania twarzą do ołtarza i symbolu Bafometa, za wyjątkiem sytuacji, kiedy występują inne wskazania. 2. Jeżeli jest to możliwe, ołtarz powinien być umiejscowiony naprzeciwko zachodniej ścianie. 3. W przypadku, gdy ceremonia jest grupowa, to należy wybrać osobę, która przyjmie rolę kapłana. Jeśli rytuał wykonuje jedna osoba, to sama kieruje się instrukcjami dla kapłana. 4. Kiedy kapłan wypowiada słowa "Szeman Foraż" i "Niech żyje szatan", należy słowa te powtórzyć. Po wypowiedzeniu ich przez innych uczestników następuje uderzenie w gong. 5. Między uderzeniami w dzwon na początku rytuału do dzwonu obwieszczającego jego koniec, tak palenie papierosów czy rozmowy niezwiązane z kontekstem ceremonii są niewskazane, żeby nie rzec zabronione. 13 stopni. Pierwszy. Ubranie się do rytuału. Drugi. Zgromadzenie przyborów, zapalenie świec, zgaszenie wszelkich zewnętrznych świateł. Na lewo i prawo ołtarza zaznaczyć miejsce pergaminów. Trzeci. Jeśli rolę ołtarza przyjmuje kobieta, zajmuje swoją pozycję. Głowa na południe, stopy na północ. Czwarty stopień. Oczyścić nastrój przez dzwonienie dzwonem. Piąty. Wypowiedzieć inwokację do szatana i listę piekielnych imion. Uczestnicy powtarzają każde imię po tym, jak je wypowie kapłan. Szósty stopień. Następuje picie eliksiru z kielicha. Siódme. Obracając się przeciwnie do wskazówek zegara, kapłan wskazuje mieczem cztery strony świata i wywołuje właściwego z książąt piekła, szatana z południa,
Lucyfera ze wschodu, Beliala z północy, a Lewiatana z zachodu. 8 stopień. Jeśli użyty jest falus, należy nim dokonać błogosławieństwa. 9. Kapłan czyta inwokacje dla poszczególnych ceremonii, pożądania, współczucia lub zniszczenia. 10 stopień. W przypadku uosobionego rytuału ten stopień jest szczególnie ważny. Samotność jest istotna, gdyż sprzyja sekretnym wyznaniom. W tym momencie nie należy przeszkadzać tworzeniu się obrazów odnoszących się do Twych rządz. Jest to moment wysłania Twojego planu do odbiorcy Twych praktyk. Pamiętaj, że masz 5 zmysłów. Wykorzystaj je do granic. W zależności od typu rytuału należy tak po osiągnięciu orgazmu, wyrażeniu życzeń połączonych z płaczem czy pogardzie wyrażonej ogólnym wyczerpaniem jej okazywaniu, przejść do punktu 11. 11a. Gdy prośby i życzenia zostały zapisane, kapłan odczytuje je głośno, po czym spala się je w płomieniach przeznaczonej do tego świecy. Po każdej prośbie wypowiada się słowa Szemham Forasz i niech żyje szatan. 11b. Jeśli prośby wyrażone są ustnie, uczestnicy kolejno mówią je kapłanowi, a ten z kolei wypowiada je swoimi, działającymi na niego najmocniej słowami. Szemham Forasz i niech żyje szatan powtarzane są po każdej prośbie. 12 stopień. Jako świadectwo wierności uczestników dla mocy ciemności, kapłan czyta właściwy enochijski klucz. 13 stopień. Wraz z dźwiękiem oznaczającym skażenie, kapłan mówi, a więc stało się. Następuje koniec rytuału. Piekielne imiona. Abaddon. Adramelech. Achbuch. Ahriman. Amon. Apollon. Asmodeusz, Astaroth, Azazel, Belberius, Balaam, Baphomet, Bast, Belzebub, Behemoth, Behelit, Baal, Hemosh, Simelis, Koyot, Dagon, Dambala, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emma, Euronymous,
Fenris. Gorgo. Habory. Hekate. Isztar. Kali. Lilith. Loki. Mammon. Mania. Mantus. Marduk. Mastema. Melektaus. Mephistopheles. Metli. Miktian. Midgard. Milkom. Moloch. Mormo. Namach. Nergal. Nihasas. Nia. Oyama. Pan. Pluto. Prozerpina. Pfka. Rinon. Sabazios. Samael. Sandu. Sedit. Sehmet. Set. Shaysen. Shaman. Shiva. Supai. Tanmo. Chod. Tezcatlipoca. Tamtam. Tot. Tunrida. Tyfon. Jaosin. Yenoang. Regis Satanas. Ave Satanas. Hej, Satan. Niech żyje Satan.